rzucają kamieniem, zrozumiałem. Co mamy robić? Wódz dał na ulicy, ustawi komitetu wojewódzkiego. Przecież czołgi jadą. Jedziemy pierwszy. Nie mamy zasłonu przecież. AS-15, kolumna się zatrzymała na wysokości komitetu wojewódzkiego, jak zrozumiałeś. Zrozumiałem. Ty też stoisz, rozumiem. Ja też stoję na wysokości komitetu wojewódzkiego. 48, jaki liczny jest ten tłum na ulicy? Śpiewa międzynarodówkę, wielotysięczny tłumie. AS-15 zgłosi na... Tu jest niebezpiecznie, czołgi zaczynają strzelać. A ty uciekaj. Gdzie, Alek? Tak, żebyś był bezpieczny. Zrozumiałem, wycofuję się. Księciem, zgłoś się. Wycofaliśmy się. Ty się obserwujesz ewentualnie z dalszej odległości przed pole. Czołgi zatrzymały się przy kompleksie wojewódzkim. Myśmy się wycofali, jesteśmy na wysokości banku. Zrozumiałem. 268, zgłoś się na AS-15. To jest kolumna wojskowa. Zgłaszam się. Co mamy robić? 268, zgłoś się raz 15. Masakrowali. Zgłaszam się na 15. Tak się usuń, żebyś był bezpieczny, żebyś nie był tam, gdzie tłum jest. Jedziemy pod most Biskupiej Góriarz. Tak, uciekaj. Zrozumiałem. Taka reakcja tego tłumu, który był na ulicy, na te strzały. Zrozumiałem. Powiem bęknu, to tam WP nie ma co. Tak, to już musi być decyzja o użyciu broni bezpośrednio. Teraz tak, z ilu metrów możemy strzelać amunicję ostro? Na razie, gdzie ty masz swoje czołgi? Czołgi ustawić tak, żeby można było jak najszybciej je podciągnąć. Jak najszybciej do bramy albo do bram. Tam na tych kierunkach, gdzie będą atakować. A przede wszystkim na bramę środkową, jak zrozumiałeś odbiór? Podciągnę czołgi z gotowości do wyjścia, odbiór. Nie wyjścia, tylko w gotowości do obrony. Nie wychodzić, tylko w gotowości do obrony. Odbiór. Krzyż, tak? Batalia tu Jarosz, czy zrozumieliście odbiór? Więc mam mieć czołgi przy bramie w gotowości, prawda, do użycia, odbiór. W takim miejscu? Gdzie wam to będzie najwygodniej? W takim miejscu, gdzie wam to będzie najwygodniej. No i... Jak zrozumieliście odbiór? Na bramę, odbiór. Jarosz, w odległości 300 metrów od dworca zatrzymaj się i skierować lufy w kierunku na dworzec kolejowy. Do góry. Skierować lufy w kierunku dworca do góry i z dwóch pierwszych oddać strzały. Ślepą, jak zrozumiałeś, odbiór. Zrozumiałem. Mam zatrzymać się 300 metrów przed dworcem, kierować lufy w kierunku dworca i z dwóch pierwszych oddać strzały. Odbiór. Zrozumiałeś, tylko lufy do góry wykonywać. I obserwować reakcję tłumu, odbiór. Zrozumiałem. Jarosz, tu komandor, odbiór. Komandor, tu Jarosz. Strzelać tylko wtedy na wprost, jak będą szli bezpośrednio na czołgi, odbiór. Zrozumiałem, wykonuję. Jarosz, tu komandor. Przygotować dwa wystrzały. Tylko dwa na razie, jak zrozumiałeś, odbiór. Przygotować dwa wystrzały, odbiór. Zrozumiałeś prawidłowo. Dwa w kierunku dworca wysoko. Ognia, odbiór. Jarosz, tu komandor, odbiór. Komandor, tu Jarosz, odbiór. Jarosz, dwoma, wysoko, w kierunku dworca. Wykonać. Zrozumiałem, zaraz wykonam, odbiór. Jeszcze raz? Zrozumiałem, przerwać strzelanie. Co odbiór? Jarosz, tu komandor, odbiór. Komandor, tu Jarosz.
Jarosz, jakie są skutki? Jakie są skutki, melduje odbiór? Komandor, tu Jarosz, melduje, że tłum się nieco rozszedł. Prawdopodobnie przygotowuje barykady z samochodów odbiór. Zrozumiałem. Mieli ślepą jostę. Ślepą mieli do armat, czyli potężne pociski, bo myślę, że nie spotkał się pan z armaty w mieście strzelano? Tak. Wtedy strzelano z armat. Ale ogień, ponieważ to sobie trudno wyobrazić, przy strzelaniu ślepymi ogień miotany z lufy ma długość 6-7 metrów. To sobie trudno wyobrazić. To jest słup ognia. Jeśli ktoś się znajdzie w jego zasięgu, to nie ma szans na przeżycie. Z kolei my, jako kompania remontowa, stanowiliśmy obstawę zewnętrzną. Żołnierze dostali magazynki, podobno ze ślepą. Tak jak mówię, tu ja już tych magazynków nie sprawdzałem, bo gdybym zaczął to robić, to byłoby ciekawie. Ja z kolei jako pełniący obowiązki, piastujący stanowisko podoficerskie, miałem krótką i tylko ostrą. No i zalecenie, żeby nic się nie działo. I nie wchodziliśmy bezpośrednio z czołgami, słuchaliśmy na radiu tego, co się dzieje. No i to jest taki, ja tego komentarza nie zapomnę. Niestety niecenzuralne słowa polecą, ale tak było po prostu. Relacjonuje to dowódca tego plutonu czołgowego. Chodzimy pod komitet wojewódzki. Nie wiem, skąd on wiedział, że to komitet, bo nie był stąd. Ale no, jakiś się dowiedział. Czołgi w szeregu. Idzie na nas tłum, jaki wielki. Czołgi lufy w dół. Ślepimi ładuj. Na moją komendę ognie. Napięcie żołnierzy było takie, że salwa wszystkich 5 czołgów zmieściła się w 0,3 sekundy. Poszły wszystkie szyby w komitecie wojewódzkim, przynajmniej od strony oddawania salwy. 5 czołgów strzeliło w jednym momencie? W 0,3 sekundy zmieściła się cała salwa. Komendarz. O, ilu ludzi leży, ilu ja zabiłem. Wstają, jak dobrze. No, ludzie się przestraszyli. I jednak położył pokotem kilkadziesiąt osób. To nie jest tak, że powiedzmy... A jak pan myśli, bo ta technika jest dla mnie obca. Tak. Czy oni się przewrócili od jakiegoś podmuchu? Tak? Czy jakby padli? Nie, podmuchu. Siła... Znaczy, inaczej, jeśli mamy 5-7 metrów ognia, to podmuch jest na 50 metrów. Jak ktoś nie jest na to przygotowany, to się po prostu nakrywa nogami.